pracę genetyków, jak i rolników, którzy wprowadzają do stad lochy tak zwane wysokowydajne, idą w kierunku jak najliczniejszych miotów. Jednak biologia mówi, że do pewnej granicy locha może wychować pewną określoną liczbę prosiąt. Jak postępować z licznymi miotami? Czy stosowanie preparatów mlekozastępczych jest tutaj rozwiązaniem? Stosowanie typowych preparatów mlekozastępczych niestety nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem są preparaty znacznie bardziej złożone, a więc możemy mówić o dwóch aspektach. Jednym aspekcie związanym z odchowem nadliczbowych prosiąt, co mam na myśli mówiąc nadliczbowych, czyli poza meblowaniem, poza standaryzacją miotów do liczby czynnych sutków, mówimy o tym, że pozostaje nam pewna pula prosiąt, którą najczęściej dosadzamy do mamek, a więc w tym momencie blokujemy dodatkowe kojce. Jeżeli innym rozwiązaniem jest grupowanie prosiąt w oddzielnych inkubatorach i odchów ich bezpośrednio albo nad kojcem maciory, co nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów związanych z kwestią budynku, odchowalni czy innych wymagań. Oddzielną kwestią jest kwestia z kolei zróżnicowania prosiąt i tak zwanych prosiąt harłaczych. Jeżeli kiedyś mieliśmy te pół, jedno prosie średnio, które odstawało od pozostałych, no to można było powiedzieć, że dobrze tym prosięciem nie będziemy się zajmować w przyszłości. Natomiast jeżeli to są 3-4 prosięta, to warto tym tematem się zainteresować i wówczas rozwiązaniem jest oddzielne dokarmianie takich prosiąt harłaczych w kojcu po odsadzeniu. One zwykle są grupowane w takich kojcach i zastosowanie wówczas preparatów, które poza produktami mlecznymi, bo wiadomo, że w tym okresie już spada nam aktywność laktazy, powinny być oparte o zwłaszcza plazmę krwi, o deksturyzowane mąkę pszenną. To są produkty, które wówczas umożliwiają odrobienie mas ciała w przeciągu 2 tygodni, a zwykle tyle przebywają na odchowalni, do mas ciała rówieśników i mamy grupę produkcyjną, którą możemy następnie doprowadzić do końca tuczu i zdać całe pomieszczenie.